mamy godzinę 15 po 9. Przyjechaliśmy do Oświęcimia, do studio. Witamy was wszystkich razem z ekipą. Coś się popsuło. Rozmów szum. Środek nocy. Roja już się montuje. Tam panowie sobie siedzą na kanapie. Ja mam zjadł pod dogiem. Zaraz sobie pójdziemy do koleżanki Agnieszki, do żabki. No kawkę. Na kawkę. Chodź. I hot doga. Chodźcie, bo to nie ma czasu. Tak zrobimy, widzimy się później. Tak, wyposażeni w kawę. Wracamy już do studia. Słoneczko tu nam zaszło, troszeczkę nie widać, ale panowie jedzą hot dogi od Mateusza. Nie, ja nie. Ja mam swój, bo mnie stać. Tu masz swój, bo cię stać i nie jesteś gruby. A ja sobie pijam pączka. Weźcie tą głupi. Jeszcze zaczniecie kuźma na siłownię chodzić i nie jeść mięsa, które jest. Wiatr strasznie wieje, dlatego może być problem z dźwiękiem, ale... ale mam nadzieję, że nie będzie. W studiu nie wieje, to nie. Roja właśnie skończył perkusję. Tak. Przyjdzie czas teraz na nagrywanie basu. Bejdik się już grzeje, stroi się. Nastrój szampański. Szampański nastrój w studio. Chociaż... Mimo, że szampana nie mamy, był jedynie mały cydr. Kierowcy. Kierowca pił. Kierowca pił cydr. Kolejny raz piekielny ból wali do głowy. Chciałbym w końcu spauzować, troszeczkę się wyluzować. No, znaczy w porządku, nie wiem, jak się wam podoba. Fajne? A gdy mnie o coś poprosisz, odpowiem tobie sorry. Na lenia jestem chory. To jest dobre, to jest zostawić, to zostawić. Boże, daj święty spokój. Najlepiej 300 dni w roku. A gdy mnie o coś poprosisz, odpowiem tobie sorry. Nagrywamy film wracając ze studia. Jedź nie gadaj. Bo znowu będzie. Nagrywamy film wracając ze studia. No i chcielibyśmy powiedzieć, że 5 marca gramy w Galicji, w Czechowicach. No, z zespołem Bedu. Zapraszamy wszystkich, wstęp, jedyne 7 zł. Tak. 7 zł? Tak. Podobno tak. To się warto sprawdzić na wydarzeniu, bo to jest info niepewne. Ale chyba tak, tak mi się zdaje, że tak. No. 7 zł, więc zapraszamy, liczymy na ostrą zabawę. I dzisiaj nagraliśmy kawałek. Chory. Nie jestem chory, bo już to kawałek się... Nie, po prostu kawałek się tak nazywa, no. Nie jesteśmy chorzy, chociaż może... Chociaż lekko tak, może troszeczkę. Jest nam dość smutno, ponieważ jest nas tylko 3. Ahoj, stoimy na światło. Tak, panu Robercie. Ciekawe, czy Rojewicz... Longer nas opuścił. A, Mateusz Rojewicz właśnie powinien zdawać prawo jazdy? Nie, już pewnie jest po. Tak, jest. Zdał czy nie zdał, dzwonimy. Tak, to jest przykładny kierowca, po prostu. Telefon! Nasz przyjaciel Mateusz nie zdał prawo jazdy. Roja, ty normalnie masz tak głupie te niezdania, najgłupsze na świecie. W każdym bądź razie...
chcieliśmy wam powiedzieć, że nagrywamy sobie ten filmik ze względu na to, że postanowiliśmy, że więcej będziemy na YouTube'a wstawiać rzeczy, że chcemy trochę ruszyć nasz kanał na YouTubie, bo to jest, myślę, bardzo dobra promocja. Co tu dużo mówić, bo kawałki wstawia się rzadko, tak? W monotonii, rutynie, szarości dnia każdego jesteś jasnym punktem, zwiastunem dobrego.